Siemanko wszystkim, jestem Kasia i witam was w kolejnym dniu w Minecraft. Dzisiaj będziemy śledzić hakera i zobaczymy, czy nie robi czasami czegoś podejrzanego, jak nikogo nie ma na serwerze i po prostu jak nikogo nie widzi. Mam tu potkę na niewidzialność, także wypijemy sobie jedną i zaraz po prostu idziemy od razu prosto do hakera. Zabrałam też mleko. Jeżeli zobaczymy coś podejrzanego, to po prostu wypiję to mleko i zobaczymy, co na to nam powie haker. Ale mam nadzieję, że po prostu na czymś go przyłapiemy, bo może być tak, że po prostu będzie sobie miał swój zwyczajny dzień i swój hakerski dzień, czyli nie będzie robił nic ciekawego. Ale zaraz zobaczymy. Idziemy do jego domku i już widzę jego nick. Na pewno jestem niewidzialna, na pewno. Dobra. Co on tu robi? Wow, denerwuje się. Ten dzień jest coraz bliżej. Muszę się przygotować. Co? Znaleźć odpowiednie miejsce. Jaki dzień? O czym on mówi? Ej, dobra, idziemy za nim. Do czego on się będzie przygotowywał, widzowie? Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli wiecie, może podejrzewacie, co on może tutaj robić, ale ja szczerze nie wiem. To jest idealne miejsce. Ta piramida. To się może przydać. Co? Do czego idealne miejsce? Ej, on coś robi. On się zatrzymał za... Patrzcie teraz to. Lepiej. Zamienił ją na hakerską piramidę. Ale po co on to zrobił? Nie wiem, widzowie, ale będziemy go dzisiaj tutaj śledzić i po prostu sprawdzimy, bo to już jest mega podejrzane. Okej, wchodzi do góry. Czy on coś robi? Muszę zamurować wejścia, żeby nikt tutaj nie wszedł. Co jest grane? Ale on to zamurowuje. Dobra, słuchajcie, muszę wejść tym ostatnim wejściem. Mam nadzieję, że zdążę. Może po prostu wejdę tym, co on. Dobra, weszłam tutaj. I zobaczymy, czemu on chce to zamurować. Dobrze, to mi się podoba. What? Wszystko muszę zamknąć. Teraz lepiej. Słuchajcie, on to zamknął, ale dobra, wejdziemy jakoś bokiem. Jestem bardzo ciekawa, jak on to robi. Ja nie mogę. Wchodzimy. Muszę tutaj zrobić to miejsce. Dobra, idziemy w dół. Okej, okay, tutaj zmieniam. Dobra, nie ma go, nic się nie stało, git. Co on tam robi? Ej, w ogóle tutaj, w jakim miejscu on miejsce. Jest? Idealne miejsce. Dziwne. Widzę, że tam są drabinki. Ale co jest grane, widzowie? Spróbujemy zejść po drabince po prostu. O nie, tam spadło, dobra. Mam nadzieję, że się nie skapnie. Zaraz to pozbieram. Co tu się dzieje? Coś tu jest? Słyszałem jakieś odgłosy. Jakby ktoś spadał. O kurde. Jest tu ktoś? Nie, no chyba nie, nie skapnie. Wojan? Alion? Myśli, że Wojan, dobra, git, git. Myśli, że Wojtek to jest. Ale nieważne. To ciemno, nie w toperze, ja pierdzielę, widzowie. Co to za pomieszczenie jest w ogóle? Dobra. Ej, zgasił światło, ostatnie jakie tu było. Żeby się nikt nie zorientował. Trzeba to zrobić z peskowca. Co to jest za pomieszczenie? Teraz co lepiej. Jest grane? Tutaj. Piszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie, co to może być za pomieszczenie, ale on tam rozkłada jakieś skrzynki, może szykuje znowu nam jakiś quiz albo tor przeszkód, bo on, wiecie, kiedyś musi to szykować. Ja nawet nie wiem, kiedy on to robi, że nas później nagle tepa i wiecie, no musimy coś zrobić, żeby na przykład nie dostać bana, to może to jest kolejne takie pomieszczenie, ale nie wiem. Dobra, spróbujmy tu wejść. Tu są jakieś biblioteczki? Nie wiem. Trzeba się tu przygotować. On się do czegoś przygotowuje. Dobra, do czegoś się przygotowuje, ale do czego? What? Po co mu to? Przydadzą się na pewno. Co on tu będzie robił? Dobrze, teraz. Czas zrobić najlepsze przedmioty. Po co mu najlepsze itemki tutaj? Przecież on jest niezniszczalny, więc nie rozumiem tego. Po co mu najlepsze itemki, jakie są? Miecz, zbroja, złote jabłka, potem nieśmiertelności. Wszystko ma tutaj być. Ale po co mu to wszystko? Ej, widzowie, nie mam pojęcia, ale może wy macie jakieś domysły, bo no on po prostu jest niezniszczalny sam w sobie, więc po co by miała być jakaś zbrojka, jakieś właśnie... Ej, patrzcie, wyrzucił jabłko złote. Co wszystko jest... mi się przyda, o tak. Dobra. Podoba mi się to. Najlepsza zbroja. Zaraz jak pójdzie sobie coś tam przerabiać... Najlepsza zbroja? Jak pójdzie sobie znowu przerabiać coś w tych bibliotekach, zobaczymy, co jest w tej skrzynce. Po prostu ją sobie otworzymy. Dobre rzeczy. Podoba Ej, mi się. Sobie.
Patrzcie, położył tu skrzynkę. Dobra, obczajamy, co jest w skrzynkach. Ja cię kręcę, po co takie itemki? Mam ochotę to zabrać, chociaż to nie są chyba najlepsze itemki, jakie istnieją. Ale git, no po coś mu to musi na pewno być. Jest to dla mnie mega dziwne. Do kogo on to szykuje? Bo do siebie nie potrzebuje takich rzeczy. Oj, wrócił, wrócił, dobra. Co on tu robi? O tak, żołnierz Nubek będzie zadowolony. Żołnierz Nubek? Co? Trzeba mu dać więcej przedmiotów. Ja mam nadzieję, widzowie, że on nie szkoli tam Nubka, żeby po prostu nam rozwalił Wojanowice, bo może Nubek tu wróci wyszkolony i po prostu będzie przeciwko nam, ale wydaje mi się, że nie. Z tego, co ostatnio z nim rozmawialiśmy przez ten portal, brzmiał normalnie, ale nie wiem, to jest dziwne. Patrzcie, Tirta mu to wstawia. Dobra, to na 100%. Na 100% jest pomieszczenie dla Nubka. Słuchajcie, jest to dla mnie mega dziwne. Nie wiem, czy powinnam stąd wyjść, czy nie. Dajcie znać, co o tym myślicie, ale dla mnie to jest mega podejrzane, że on mu robi jakieś fajne zbrojki, mieczyk i nazywa go żołnierzem Nubkiem. Szok, dla mnie to jest szok. Wystarczy. O kurde, dobra, idę do góry, on to zamyka, więc zaraz wypijemy mleko i będziemy czekać pod tą piramidą i spytamy po prostu, co to jest, czy on tutaj zamknął wszystko. On chyba zamknął wszystkie wejścia, nawet jednego nie zostawił. Dobra, widzowie, musimy poczekać na niego, on tu zaraz coś pootwiera pewnie. Zaraz, czuję jakąś ecność. O nie, jest tu koś. Wow. Coś tu jest. Ale się wkurzył, ale się wkurzył. Dobra, widzowie, musimy jakoś wyjść poza piramidę, żeby się z nim nie spotkać tu w środku, żeby on nie myślał, że my to widzieliśmy. I jak po prostu... Jestem tego pewien, pokaż się. Jak nie będzie go na Wojanowicach, to pokażę to Wojtkowi i Pawłowi i zobaczymy, co oni na to powiedzą. Ale to jest dziwne. Dobra, spróbuję jakoś wyjść. Intruzie. Nie, musimy stąd wyjść, on nie może nas zobaczyć w środku. Spróbujmy może wyjść bokiem. O nie. On cały czas chodzi. Ej, teraz się bawimy się chyba w chowanego, bo on dosłownie szuka kogoś, bo wie, że ktoś tu jest. Nie ukryjesz się przede mną. Dobra, znajdę cię prędzej czy później. Gdzieś poszedł. Chodź tutaj. What? Ej, dobra, wyjdę sobie bokiem. Zniszczę trochę tą piramidę, ale zaraz to naprawimy. Okej. Na pewno gdzieś tutaj jesteś. O nie, żeby nas... Wracaj tutaj. Dobra, dobra, pijemy mleko, widzowie. I powiemy, co to ma znaczyć i tak dalej, zobaczymy, co on na to powie i czy będziemy mogli w ogóle wejść do środka. Ktoś tu jest. Haker, gdzie jesteś? Co ty tu odwalasz? Taki. O ty? Co to ma znaczyć? Co ty tutaj robisz? Co to? Wow, nie denerwuj się, tylko zobaczyłam, że coś tu się... Bo byłem pewien, że ktoś był ze mną w tej piramidzie. Nie, no dopiero przyszłam stamtąd, bo zobaczyłam, że coś tu się dziwnego dzieje. I po co to zmieniłeś? To było takie ładne. Może i było ładne, ale teraz jest piękniejsze. No chyba tylko w twoich oczach. Powiedz mi, po co to tu zrobiłeś? Jakby... To ma tak wyglądać. Ta świątynia jest teraz ładniejsza. Okej. Okay. No to a w środku też to tak wygląda? W środku też. Ale nie wchodź tam lepiej. Dobra, nie będę wchodziła, nie chcę cię denerwować. O nie, ej, może jak creeper wybuchnie, to tam wejdziemy. Nie wybuchnie. Dobra, nie wybuchnie. Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Powiedz mi, po co zrobiłeś tak to? To jest twój nowy domek, czy co? Nie. To jest moje specjalne miejsce, ale wolę ci więcej nie mówić. Dla twojego dobra. Okej. Lepiej, żebyś nie wiedziała, co jest w środku. A dlaczego nie mogę wiedzieć? Bo to tak brzmi podejrzanie trochę, wiesz? Dowiesz się wkrótce, ale po prostu powiedz innym członkom Wojanowic, żeby tutaj nie wchodzili. Może się to dla was źle skończyć. To jest moja tajemnica. Tam jest jakaś, nie wiem, na przykład pułapka, czy co? Nie powiem ci. To jest tajemnica. Wow! Ale lepiej, żebyś tutaj nie wchodziła. Płot robisz? Ogrodzenie. Tylko wiesz, że to łatwo zniszczyć, nie? Patrz. Nie można tędy przejść. Łatwo zniszczyłam to ogrodzenie twoje. Ja wiem. Tu chodzi tylko o to, żeby pokazać wam, że tędy nie można wchodzić. Jak to zniszczycie, no to konsekwencje z tego wyciągnę. Haker, jesteś loko trochę. O kurde, co mnie wiesz? Nic, żartowałam. Żartowałam, no. Otóż. Nic nie mówiłam. Dziwi mnie to strasznie, jest to trochę podejrzane, nie wiem, ale nie będę sprawdzać tego, może po prostu... I dobrze. Wkrótce wszystkiego się dowiesz.
No właśnie, poczekam chyba po prostu na to, aż się wszystkiego dowiem. Chociaż jest to bardzo podejrzane, bo myślałam, że sobie tam domek zrobiłeś, a ty nie każesz nam tam wejść w ogóle. Więc nie wiem, podejrzany jesteś trochę. Dziwnie się zachowujesz w ogóle, jesteś taki zestresowany. Czymś się stresujesz? Im mniej wiesz, tym lepiej dla ciebie. Stresujesz się czymś, haker? Hakerka tu przyjdzie, czy co? Nie, ty o mnie nic nie wiesz, Kati. O tobie lepiej, żebyś się nie interesowała. Ojej. Tą piramidą. Rozumiemy się? Dobra, idę do siebie, bo jesteś jakiś dziwny. No i dobrze. Nie będę się... No nie idź za mną, po co za mną łazisz? Powiedz reszcie, żeby nie wchodzili do tej piramidy. No, nie wiem, jak się powie, żeby nie wchodzili, to prawdopodobnie wejdą. To będą z tego konsekwencje. Wytłumacz im to. No. Zresztą... Dobra, dobra, nie strasz mnie tak wszystkim, kurde, bo będę się bała spać w nocy. Idę Wracaj sobie. Do siebie. Idę sobie, bo jesteś... Nie musisz mnie odprowadzać, ja sobie poradzę. Na Wojanowicach jestem bezpieczna, dam sobie radę. Nie ufam ci. Odprowadzę cię do domku. No a co masz tutaj do zaufania? Przecież nikogo nie ma na serwerze. Oprócz nas... No... Ja Proszę nie z tym nie wychodzić, bo wiesz, czym to się skończy. Czym? No, po co to No, nie wytrzymam, po prostu widzowie... Po nie co? Wychodź z tego domku, rozumiesz? Tutaj masz linię. Jak ją przekroczysz, to się bardzo zdenerwuję. Serio? Tak. Nie, no to są chyba jakieś jaja. Ja nie mogę ze swojego domku wyjść? Nie możesz. Nawet na ogródek? Nie. Żarty. Czyńcie. Stawiam ci tą linię. Jak przejdziesz przez to, od razu do ciebie przyjdę i będziesz miała z tego konsekwencje. No nie wiem. Ty wiesz dobrze jakie. No pewnie bana dostanę, nie? I dostanę gdzieś na 100 tysięcy kratek wywalona i nie, nie dam rady wrócić. Coś lepszego. No nie, no po co? Jakby... tam. Dobra, idź już haker, idź już haker. Żegnam. Żegnam. Nie wchodź do piramidy, pamiętaj. To jest mega dziwne, bo ja widziałam, co się dzieje w tej piramidzie i wiedziałam... Wow! Dzięki, golemie. Ja widziałam, co się działo w tej piramidzie, byłam w tej tajnej bazie i wiem, czemu on nie chce, żebyśmy tam poszli. Ale wiecie co? Tym bardziej weźmiemy tam Wojtka i Pawła i po prostu tam pójdziemy. Zaprowadzę ich tam, pokażę im to i po prostu zobaczymy, jak oni na to zareagują. W ogóle, ile to jest mobów? Trzeba tu oświetlić dookoła. Nie wiem, o co chodzi z tym, że nie mogę wychodzić poza mój domek i czy rzeczywiście tak jest. Więc jeżeli możecie, to napiszcie w komentarzu u Wojtka i u Pawła, żeby przyszli do mnie, bo ja nie mogę wyjść z domku swojego. No bo nie wiem, jeśli wyjdę i dostanę bana, no to szkoda, żeby w takim momencie mnie gdzieś haker wywalił na 100 tysięcy kratek dalej od Wojanowic, bo sobie nie poradzę. Skąd tu tyle mobów? Na bank haker ich zesłał. Także dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i do zobaczenia już w następnych filmach. Dzięki dla was, pa pa!